Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam w programie Mocni w Wierze. Niektórzy ze zwolenników teorii reinkarnacji szukają w Piśmie Świętym śladów na jej istnienie. Jednak czy tak jest naprawdę? Może po prostu błędnie interpretują słowa Jezusa? Może naginają słowa Pisma Świętego, by utwierdzić swoją teorię? O tym w dzisiejszym programie. Jest z nami ksiądz profesor Jan Perszon z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Szczęść Boże, księże profesorze. W ostatnim programie mówiliśmy o biblijnej koncepcji cielesności, podkreślając fakt, że całe Pismo Święte zwraca wyraźnie uwagę na godność człowieka i jego ciała. Jednak niektórzy ze zwolenników teorii reinkarnacji chcą znaleźć w Piśmie Świętym jakieś potwierdzenie. Więc stąd moje pytanie, może trochę kontrowersyjne. Czy w Piśmie Świętym znajdują się cytaty lub słowa Pana Jezusa, które miałyby potwierdzać fakt reinkarnacji? Myśmy wcześniej już trochę odpowiadali na to pytanie, mówiąc wprost, że ani w Starym Testamencie, ani tym bardziej w działalności, w życiu, w objawieniu, w dziele, w osobie Jezusa Chrystusa z Nazaretu, takich elementów czy odniesień nie znajdziemy. Owszem, pojawiają się od jakiegoś czasu teorie, które szukają dziury w całym i próbują interpretować niektóre zdania czy wydarzenia z Nowego Testamentu, z życia Chrystusa w tym kontekście, że gdzieś, mówiliśmy wcześniej, nie wiem, rok temu, tutaj w tej audycji półtora, o tym, że istniała, do dzisiaj zresztą publikuje się książki Jezus w Indiach. A więc szukanie tego, co nazywamy genezę chrześcijaństwa, czy geneza mitu Jezusa, dokładniej Jezus być może istniał historycznie, wróćmy raz jeszcze do tego, ale on według tych teorii, istnieją książki na ten temat. Ludzie kombinują jak mogą, żeby zdezawuować historyczne znaczenie Ewangelii Nowego Testamentu i w jakim sensie postawić znak zapytania nad osobą Chrystusa i nad całym chrześcijaństwem. Nikt nie bawi się w takie karkołomne pomysły, jeśli chodzi o islam. Nikt nie próbuje podważyć istnienia Buddy, czy Konfucjusza, czy kogoś tam jeszcze. To są próby robione i eksperymenty robione na chrześcijaństwie po prostu dlatego, że to chrześcijaństwo tak fascynuje i tak boli, tak oburza, tak denerwuje i tak prowokuje myślicieli, którzy nie mogą znieść historyczności Jezusa Chrystusa i wiarygodności tego, czego Kościół o nim uczy, w co jako chrześcijanie wierzymy. Jezus w Indiach, który miał jako dziecko przebywać w środowiskach buddyjskich, poznawać różne techniki cudowne i potem, wróciwszy do Palestyny, miał elementy tych doktryn wschodnich przeflancować na grunt tutaj Bliskiego Wschodu, stworzyć oryginalną religię, której elementem byłaby teoria reinkarnacji. Oczywiście bajeczki do potęgi entej, ale jeżeli ktoś kupuje taką książkę, jeżeli tam się powołują jeszcze autorzy na rzekome jakieś argumenty, na poświadczające to gdzieś pisma czy tradycje, na jakieś podania,
które gdzieś tam w Tybecie miał Jezus być czy coś, to nabiera pozorów wiarygodności. A ponieważ ludzie bardzo lubią wierzyć w sensacje, a nie w Boga prawdziwego, bo to troszeczkę kosztuje i boli, jak mówiliśmy, Chrystus jest wymagający. Prawda w ogóle jest wymagająca, nawet gdyby tej prawdy szukał człowiek niereligijny, to jest w tym jakieś piękno, ale też surowość. No i tak mamy próby, kombinacje alpejskie związane ze swoistą egzegezą, interpretacją pewnych fragmentów Nowego Testamentu. To gdzie i takie fragmenty możemy znaleźć? Które to są fragmenty? To jest adwentowy tekst czytany chyba w trzecią niedzielę Adwentu, kiedy przychodzą od Jana Chrzciciela do Jezusa uczniowie Janowi. Jan jest w więzieniu i wysyła uczniów z zapytaniem, czy ty jesteś tym, który miał przyjść, czy też innego mamy oczekiwać. I to jest ta scena, kiedy Jezus pyta swoich uczniów, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego. I oni potem odpowiadają, jedni za Jana Chrzciciela, jedni za Eliasza albo za innego proroków. A wy za kogo mnie uważacie? I wiemy, że dwóch ewangelistów odpowiada, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Szymon Piotr odpowiada w imieniu wszystkich. No i to miałoby być podstawą do tego, że Jezus w Jezusa właściwie wcielił się Eliasz. Do tego jeszcze okrzyk umierającego Pana Jezusa, Eli, Eli, lama sabachthani. No i ktoś z kibiców, z uczonych w piśmie, w czasie tej agonii Jezusa, wiemy, ewangeliści to zapisali, on Eliasza wzywa. Oczywiście dla prawowiernego Żyda coś takiego jak wiara w reinkarnację była bałwochwalstwem, była herezją, była czymś obrzydliwym, czymś, czego nigdy w Piśmie Świętym, w Objawieniu Bożym nie znajdziemy, ale mówimy o tych dwóch przynajmniej tekstach, gdzie ci, którzy za wszelką cenę chcą znaleźć jakieś odniesienia, w ten sposób interpretują te dwie sceny ewangeliczne, czy ty jesteś tym, który miał przyjść, czy też innego mamy oczekiwać, że tutaj Jan Chrzciciel wyznaje jakąś tam teorię reinkarnacji, czy że Jezus nie odrzuca w każdym razie takiej możliwości. Mówiliśmy o tym, że chrześcijaństwo od A do Z jest zbudowane na wydarzeniu objawienia Jezusa Chrystusa i na pewności, że każde ludzkie życie jest jednorazowe, jest bardzo poważne życie ludzkie, ponieważ może zakończyć się klęską, potępieniem lub zwycięstwem, czyli osiągnięciem zbawienia. Ta powaga życia, które jest jedno i decyduje, można powiedzieć, o wieczności. Człowiek współdecyduje z Bogiem poprzez wiarę lub niewiarę, poprzez pójście za Chrystusem lub Jego odrzucenie. W gruncie rzeczy nie chodzi o przykazania, o zasady moralne, o zachowywanie jakichś reguł. Chodzi dokładnie, mówiliśmy o tym, o zjednoczenie z Panem Jezusem. Otóż wracając do pytania, gdzie jeszcze w Nowym Testamencie zwolennicy teorii reinkarnacji doszukują się tej idei, jest rozmowa z Ewangelii Janowej, rozdział 3, rozmowa Pana Jezusa z Nikodemem. Kiedy Jezus mówi Nikodemowi, trzeba wam się powtórnie narodzić.
i Nikodem jakby nie rozumiał, stawia pytanie, jakżeż może człowiek, będąc dorosły, wejść z powrotem do łona matki? To nieporozumienie oczywiście Jezus rozwiązuje, tłumacząc mu, że nie o takie nowe narodziny chodzi, ale zwolennicy teorii mówią, że chodzi o nowe wcielenie. Tymczasem Jezus nie pozostawia wątpliwości, w ogóle Ewangelia Janowa nie pozostawia wątpliwości, że chodzi o narodziny duchowe do zbawienia, które się dokonają przez chrzest i przez wiarę. W Janowej Ewangelii, chcemy przypomnieć, że to jest najtrudniejsza z Ewangelii, że starożytność, pierwsze wieki, kiedy chciały mówić Ewangelia według Jana, to mówiły, albo o Janie, ewangeliście, to mówiono teolog z wielkiej litery. Dlaczego? Dlatego, że Ewangelie synoptyczne Mateusza, Marka i Łukasza są zapisane raczej w kluczu chronologicznym. Oczywiście mają też pewien projekt teologiczny, pewną teologię, ale są zapisem bardziej kronikarskim. Natomiast Jan, Ewangelia Janowa jest przede wszystkim koncepcją teologiczną. Tam są niektóre okoliczności wydarzenia, słowa Pana Jezusa zapisane, można powiedzieć, z perfekcyjną dokładnością, nawet z określeniem godziny, o której coś się stało, ponieważ Jan uczestniczył w tych wydarzeniach, musiał mieć bardzo, powiedzielibyśmy, fotograficzną pamięć i był w stanie to odtworzyć. Ale z drugiej strony jego Ewangelia, to dzieło literackie, jest tak skomponowane, że wydarzenia są podporządkowane zamysłowi teologicznemu, dlatego mówiono teolog. I dlatego dla początkującego czytelnika niedobrze jest czytać i rozważać Ewangelię Janową. Myślę, że to jest też roztropne, żeby zaczynać osobistą lekturę Ewangelii, na przykład od Ewangelii według świętego Marka, a nie od Janowej, która jest najtrudniejsza i która wymaga dość solidnych studiów wstępu do Ewangelii Janowej, dlatego że egzegeza i teologia biblijna dopiero właściwie w wieku XX w sposób poważny zajęła się zamysłem teologicznym, pewnym planem teologicznym, który przyświecał autorowi czwartej Ewangelii, teolog. Więc tam jest mnóstwo symboliki, tam jest nagromadzenie warstw symbolicznych w niektórych wydarzeniach tak wielkie, tyle odniesień do Starego Testamentu, do myślenia semickiego, żydowskiego, że to, co się wydaje takie proste, kiedy się czyta jakiś fragment, może być narażone na złe zrozumienie przeze mnie, przez czytelnika, przez kogoś, kto się chce świętym Janem, jego Ewangelią po prostu modlić. I w tym sensie tutaj ten tekst, który przytoczyliśmy z trzeciego rozdziału Ewangelii Janowej, kiedy Jezus rozmawia z Nikodemem, trzeba wam się powtórnie narodzić. Te powtórne narodziny, one są ogromnie symbolicznie mocne. I kolejny tekst to jest ta scena, kiedy Jezus uzdrawia ślepca i kiedy ludzie pytają, rabbi, to jest 9 rozdział Ewangelii Janowej, rabbi, nauczycielu, kto zgrzeszył, że on się urodził ślepy? On czy jego rodzice? Tutaj mamy jeszcze starotestamentową, nieprzezwyciężoną jeszcze koncepcję, że cierpienie, choroba, nieszczęście. Pan Jezus w wielu miejscach
z tym ujęciem rzeczy polemizuje, nie zgadza się. Ale pytanie, czy on zgrzeszył, czy zgrzeszyli jego rodzice? Czy cierpienie jest w pojęciu tych świadków, którzy przychodzą z Jezusem do tego niewidomego, cierpienie, choroba, kalectwo, nieszczęście, nie wiem, bieda, głód, są następstwem grzechu. Ktoś popełnił grzech, więc od razu przychodzi kara. Ktoś żyje cnotliwie, żyje bogobojnie, przestrzega Bożego prawa i od razu otrzymuje nagrodę. To myślenie pokutuje do dzisiaj. My potrafimy pytać, kiedy złamiemy sobie nogę albo kiedy, nie wiem, ktoś utraci pracę. Panie Boże, za co mnie tak karzesz? A Pan Bóg mówi, dziecko moje, fatalnie postawiłeś pytanie. Bo ja ci w ten sposób nie odpowiem, dlatego że złamana noga nie jest żadną karą. Po coś biegł, zahaczyłeś i noga się złamała. To nie jest moja kara. To nie jest nagroda, że ktoś ma dwie całe nogi, a ty teraz chodzisz przez miesiąc, półtora, dwa w gipsie i okulach. To po prostu nie tak jest. Nie tak działa Bóg. Ale to jest widocznie mocniejsze od nas i kiedy nas spotyka niepowodzenie, czy nie wiem, jakieś cierpienie, czy jakiś dyskomfort, to my od razu oskarżamy Pana Boga. Jakby mechanicznie nam to przychodziło na myśl, że skoro Ty jesteś i Ty wszystkim kierujesz, to teraz co Ty wyrabiasz? Oskarżenie Pana Boga z powodu cierpienia, nie wiem, krzywdy, nieszczęścia, wojny, którą ktoś wywołuje, powiedzmy na Ukrainie czy na Bliskim Wschodzie, nie tędy droga. I Jezus mówi, nie, ani on nie zgrzeszył, ani jego rodzice. Ale to się stało, aby się spełniły zamiary Boże, wielkie dzieła Boże, żeby się objawiły. Jakie? Żeby w tej tajemnicy cierpienia, kalectwa, ślepoty, niewidomości, niedowidzenia czy niewidzenia w ogóle, objawiła się Boża chwała, ponieważ kiedy ja mocą Boga, ja Jezus go uzdrowię, to wam się otworzą oczy. Nie tylko jemu, te fizyczne, te biologiczne oczy, wzrok, ale wam się otworzą oczy, ponieważ odkryjecie, zobaczycie, że we mnie jest Ojciec, a ja w Ojcu. Tajemnica Ojca zostanie we mnie odkryta. Od razu jest symbolika. Ślepota nie jest niewidomością, nie jest kalectwem oczu, czy niedowładem wzroku, zmysłu wzroku. Ślepota w Ewangelii Janowej jest zaślepieniem na Bożą prawdę, jest nierozpoznaniem prawdy, jest zamknięcie oczu na to, co Bóg... I stąd symbolika światło, ciemność, prawda, fałsz, życie, śmierć, Chrystus, szatan. I to przywrócenie wzroku, więc zupełnie inna logika niż ci, którzy próbują na siłę sztucznie tutaj wciskać nam, że tak powiem, ciemnotę, właśnie interpretując to zdarzenie w kluczu reinkarnacja, bo jego rodzice, dziedziczenie winy, Pan Jezus. I tutaj w tym sensie można troszeczkę polemizować z niektórymi teologami, którzy próbują dzisiaj mówić, że istnieje coś takiego jak dziedziczenie grzechu. W świetle Bożego objawienia, w świetle Ewangelii, trudno jest obronić tezę, że dziedziczymy skutki grzechu naszych przodków. O ile możemy powiedzieć o grzechu pierworodnym, że tak jest, o jego skutkach, które my w sobie odczuwamy, o tyle możemy z pewną dozą ostrożności jednak powiedzieć, że objawienie Boże, objawienie Chrystusowe
bardziej akcentuje osobistą odpowiedzialność człowieka za dobro i zło i za jego skutki, niż jakieś oddziaływanie łaski czy grzechu naszych przodków na nas konkretnie. Takiego skutkowania, takiego efektu nie można wykluczyć całkowicie, ale chyba trzeba być bardzo ostrożnym w mówieniu, że ty cierpisz albo ty masz jakieś problemy duchowe, dlatego że twój ojciec, czy twoja matka, czy twój dziadek w tej czy innej formie zdradził Chrystusa, czy wszedł w relację ze złem. Tutaj by trzeba było pewnie troszkę to łagodzić i jednak bardziej podkreślać, że Chrystus mocniej podkreśla, mocniej akcentuje, bardzo jasno stawia sprawę odpowiedzialności człowieka za decyzję, za wybory moralne, za opowiedzeniem się za nim lub przeciw niemu, niż dziedziczenie zasługi czy winy. Czyli podsumowując, można powiedzieć jasno, że gdy ktoś próbuje podawać jakiekolwiek cytaty z Pisma Świętego za teorią reinkarnacji, po prostu błędnie interpretuje ten tekst. Tak, z tym, że rzeczywiście w Starym Testamencie do jakiegoś momentu, potem się pojawia w II, III wieku, zwłaszcza w księgach mądrościowych, ale wcześniej było przekonanie nijak niezwiązane z reinkarnacją, że ponieważ tam jest koncepcja odpowiedzialności zbiorowej i odpowiedzialności międzypokoleniowej, na przykład prorok mówi, ojcowie jedli kwaśne jagody, czyli niedojrzałe winogrona, a synom czy wnukom zęby ścierpły. Buzie im wykrzywiło z powodu tej kwaśności, czyli że skutki grzechów czy niewierności poprzednich pokoleń oddziałują na to, co się dzieje dzisiaj. Jak popatrzymy na proroków, którzy tłumaczą Żydom ich klęskę współczesną, na przykład wygnanie niewolę babilońską, to prorok się odwołuje oczywiście do niewierności naszych ojców. I że my otrzymaliśmy od Boga to wygnanie, tę klęskę, to zburzenie świątyni, spustoszenie Jerozolimy jako karę. Wiemy, że Jezus wygłasza w Ewangelii proroctwo dotyczące Ewangelii, którą głosi i odrzucenia, z którym się spotyka ze strony elity narodu żydowskiego i mówi: o Jeruzalem, Jeruzalem, gdybyś rozpoznało czas swojego nawiedzenia, byłobyś szczęśliwe, ale ponieważ nie rozpoznałeś, nie rozpoznałaś, Jerozolimo, nie zostanie z ciebie kamień na kamieniu. Jezus zapowiada zagładę Jerozolimy i teologicznie można powiedzieć, mówi o tym, że ta zagłada Jerozolimy, świętego miasta Izraela, będzie między innymi skutkiem odrzucenia przez naród, przez elity narodu jego posłannictwa. To połączenie teologiczne. Więc wcale nie jest tak, że możemy lekceważyć tą zasadę, że następne generacje dziedziczą jednak jakąś odpowiedzialność za grzechy swoich przodków. Natomiast w II, III wieku przed Chrystusem pojawia się w Izraelu jednak idea bardzo konkretna. Bóg nie karze wnuków za grzechy dziadków czy za grzechy rodziców, ale każdy jest odpowiedzialny za swoje własne czyny. Pojawia się idea indywidualnej odpowiedzialności osobowej za decyzje i ich konsekwencje. Oczywiście rabini uczyli,
że dziecko może zgrzeszyć już w życiu prenatalnym. Badania biblijne dowodzą, że takie teorie tam się pojawiały, że Bóg, wspólnota z Qumran, Esyńczyków, głosiła, że Bóg może stwarzać niektórych w nieczystości od początku ich zaistnienia. Ale Pan Jezus ostro z takim ujęciem polemizuje. On mówi, że ani cierpienie nie jest karą za grzech, ani pomyślność nie jest nagrodą za dobro dokonane, tylko w jednym i w drugim objawiają się Boże dzieła. I w tym sensie absolutnie odcina się Pan Jezus od jakichkolwiek konotacji z teorią reinkarnacji. Kontrowersyjny szwajcarski teolog, już staruszek, ksiądz Hans King mówi, polemizuje oczywiście jakby na zakończenie naszej tutaj tych kateches o relacji chrześcijaństwo-reinkarnacja, mówi, że jeżeli łańcuch wcieleń sięga nieskończoności, to co mi to daje? Moje obecne życie jest uwarunkowane czymś, na co nie miałem wcześniej żadnego wpływu. Więc w gruncie rzeczy jestem ofiarą jakichś dziwnych mechanizmów, za które nie odpowiadam. Więc to nie jest logiczne, to nie jest racjonalne, to nie jest mądre przyjmować taki punkt widzenia, mówi jako chrześcijanin, jako Europejczyk, jako katolik, jako teolog. Dalej mówi, jeżeli ciąg moich wcieleń sięga Boga, to widać, że, czyli aż do Niego to, że i od Niego pochodzi to prawo karmana, to znaczy, że ten absolut religii Dalekiego Wschodu jest fatalnym stwórcą, że wypuścił takie zepsute stworzenie, że my musimy przez tyle mąk i wcieleń przechodzić. Co to jest za stwórca? Co to jest za absolut? Nic mi tutaj nie gra, mówi ksiądz Hans King. Bo po prostu ten absolut, ten Pan Bóg, ten stwórca dalekowschodnich religii po prostu jest jakimś nieudacznikiem. On mówi dalej, jak ty wyjaśnisz swoją tożsamość, skoro z rzekomego poprzedniego życia nic nie wiesz, nic nie pamiętasz. Kim ty jesteś? Czy jeżeli tamto poprzednie wcielenie i kolejne jeszcze, o których nie masz najmniejszego pojęcia, determinują cię i określają to, to ty nic o sobie nie wiesz w gruncie rzeczy. Jesteś taką efemerydą, taką jędką jednodniówką, takim owadem, który ginie i się przeistacza, ale nie ma żadnej samoświadomości. To się kupy nie trzyma, mówi bardzo pięknie, dosadnie ksiądz King. I dalej stawia pytania, oczywiście tym, którzy uwierzyli w reinkarnację. Czy idea wynagradzającego zadośćuczynienia w kolejnym życiu nie odbiera naszej historii, temu, co się dzisiaj dzieje, temu dobru i złu, tej krzywdzie, którą tak wielu ludzi na świecie dzisiaj odczuwa i którą cierpi, czy to nie odbiera temu naszemu życiu jakiejś powagi? Bo to wszystko jest w takim razie na niby. I te straszliwe mordy na Bliskim Wschodzie i ten głód gdzieś tam i to poniewieranie jakiegoś dziecka, czy bezdomnego, czy bieda, czy bezrobocie, czy coś, jakaś zdrada, jakieś zło. To wszystko jest na niby, to wszystko jest takie jak cienie. To nie jest prawdziwa rzeczywistość. To nie jest życie. Europejczyk nie może czegoś takiego bezkrytycznie przyjmować. I wreszcie, czy do porządku świata, mówi, nie należy także przebaczenie, miłosierdzie i łaska? Czy nie istnieją takie zbrodnie i krzywdy, których nie da się wyrównać, odpokutować? Po prostu o naszych siłach, a po prostu trzeba przyjąć przebaczenie. Czy to nie jest tak, że na niektóre gatunki, rodzaje zła, człowiek jest po prostu za mały? Tak. I widzimy, wróciłbym jeszcze do tego pierwszego tematu, czyli Pisma Świętego, że możemy spokojnie czytać Pismo Święte, nie bojąc się zwolenników teorii o reinkarnacji. Widzimy też, że jest wiele argumentów kontra wypływających spoza teologii.
Dziękuję. Z logicznego myślenia. Dokładnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję za dzisiejszy program. Z Panem Bogiem.